Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Torchlight. Tak jak wspominałem wcześniej, doszliśmy tutaj sobie do radcy i chciałbym zacząć kontynuowanie tego wątku. Także zapraszam do oglądania oraz subskrybowania i lajkowania. I was traveling with the Grand Regent of the Watchwheel Temple when we became separated. I was hoping to rejoin him at the temple, but the doors have been sealed behind him. He was very ill when I last saw him. I think he might have contracted the same sickness affecting the other Asterians. I was planning to enter the Watchwheel through the other portal in the old Asterian refuge. Unfortunately, the keys have been stolen. Goblin miners took one, and we believe that some slavers who recently moved into the area have the other. It takes both keys to activate the Watchwheel portal, and it is You have received a quest. Chodzimy na dół. Tu już mam dostępne punkty cech 10. Także może troszkę zainwestujemy. Pięknie, jest portal podróżny. Super, tu sobie odblokujemy i teraz tak dużo mi to raz zrobię. Okej, może najpierw co ja chciałem zrobić? Zainwestować punkty. Jak zauważyłem, tutaj te punkty zwiększają obrażenia krytyczne oraz obrażenia od broni. Teraz mam 5,5%, zainwestujemy do 0,5% za każdy skill. Tu natomiast obrażenia od magii i szansa na egzekucję wzrastają, także tak jak wspominałem mimo wszystko wcześniej, robimy się na Cunning Glassa, jeżeli chodzi o statystyki, chyba że osiągniemy jakiegoś kapa, ale nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, także lećmy sobie dalej i zobaczmy co to będzie. Gobliny, goblińskie czarowniki, martwy poszukiwacz przygód. Klucze. Jedne w lewo, drugie w prawo. To może dojdźmy sobie do tych najbliżej tutaj. Jeżeli uda nam się zdybać jakieś dodatkowe zadanie. Potworna kapliczka. To prawdopodobnie wykonam je wcześniej, jeszcze zanim dojdziemy do głównego zadania. Tyle. Nic konkretnego, nic strasznego. Spodziewałem się jakiegoś lepszego bosika. To sterowanie jest troszeczkę ubogie. Egzekucja. Konkret. Mi się podoba, dostał raz bułę i zszedł.
do kopalni. Czyli najpierw zajmiemy się po prostu goblinami. Przy następnym razie znajdziemy drugą część klucza. Znaczy, właściwie nie drugą część klucza, tylko drugi klucz. Przejścia się nie otwierają. Pięknie. Zupełnie ciągniemy w jakimś innym kierunku, nieznanym, ale liczę, że uda mi się tego bossa po coś spotkać. My mana is low. Insufficient mana. Okej, żar, obrażenia.
właściwie wszystko przeniesiemy tam. Tu jest wybrany pas. Wróćmy tam po ten klucz może, bo to znowu jakieś dziwne odchyły się tutaj będą tworzyć. Tędy? Troszkę niefajnie, no ale... Coś tam było. Był jakiś mini quest. Najważniejsze jest, żeby nic nie przegapić, żadnego miejsca. Kolejny głosik. Jeszcze coś? Rozkręcił gościu. Dało się w zaklęcie zwolnione na naukę czarów poprzez ciśnięcie. Okej. Zaraz, czy to wychodzi na to, że mogę mieć więcej czarów tutaj wsadzony? Czas trwania 14 sekund, obrażenia. Pięknie. To mi się podoba. Strwania 16 sekund i tu więcej obrażeń, ok. To mi się w ogóle nie podoba to zaklęcie i mi z tym bombą trzyma.
Okej, sprawdźmy sobie to. Wygląda to fajnie. Czyli tu już by było na tyle. Jest. Not enough mana. 3, 4. Fajną kombinację czarów, żeby to jakoś się fajnie kumulowało i zgrywało. To będzie fajnie ze sobą współgrać. Super. Jedno. Ups. Jeszcze raz. Wracamy. Okej, to było na tyle w tym odcinku. Znaleźliśmy jeden z kluczy.
Także zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, który mam nadzieję pokaże się dość niebawem. Jeżeli się podobało, dajcie suba, łapkę w górę. Trzymajcie się. Na razie. Hej!